Chcielibyśmy jeszcze zaznaczyć, że podczas nagrywania tego materiału żaden pączek nie ucierpiał. RIP pączki w twoim brzuszku. Cześć, tu Ściążki. Z okazji tłustego czwartku nagrywamy dzisiaj wielki test pączków. Z okazji mojego święta. Tłustego Konrada, dokładnie. Tłustego Konrada, tłustego czwartku. Będziemy dzisiaj... jeść pączki. Testować pączki dla was będą Konrad, Maria i Gabi. Numer jeden! Ja czuję zapach pączka. Ale wydawało w dotyku suche, ale jak się je... jest spoko. Jest mega dobre. No jak jest chyba lepiej, no tak. Nie, ale teraz jem samą... Ej, czekajcie, a mieście to? Mieście skórkę pomarańczy? No, to jest spokojnie dobra. Ojej, fuj. Nie. No powodzie. Ja dam buczek za 3,50. Ja dałem też buczek za 3 złote. Ja dam Avitex za 2,80. Mocno, jeden kawał w świecie. Dawaj, opowiadaj. Słuchajcie. Nie ma zacznę się śmiać. No mów. Siedzą dwa pączki w barze i jeden mówi do drugiego: ej, stary, wiesz, że wczoraj była rekrutacja na studia? No i co, przyjęli cię? Porąbało cię pączka? To jest ten, co się... To jest ten, na którego czekałam. Ten zapach, co się roznosi, jak się idzie... No na tej... Na Floriańskiej. Do galerii. Albo jak do galerii. No Jezus. Smakuje jak... Dobra. Jak Wigilia. Pączek z pudrem czy z cukrem? Z lukrem. Nie wiesz, co dobre. No. Trzeba ci pokazać, co dobre. Dobra. Mi się wydaje, że to jest albo 4, albo 4,50. Nie. Tak! Stara pączkarnia ma takie pączki. Serio? Tak. Nie więcej na pewno. Nie, no sugeruj się. Wiesz co, ty sobie tam wpisz. Ja daję piątkę. W dotyku jest przyjemny. Lukier paskudnie pachnie, nie wąchajcie. Każdy pączek jest w dotyku przyjemny. Wiecie, jak smakuje? Koperkiem. Naprawdę? Jaki zdrowy. Nie wiem, czy nie był lepszy od tego wcześniejszego nawet. Co ty gadasz? Nie. Konrad, patrz, marmolada czy co, wypadła. Nie? Gdzie? Oh no, ja też dostałam. Nie? Przepraszam, coś... Ten pączek w ogóle nie smakował? Nie, ta marmolada była taka sztuczna, bardzo. Kurczę, ja się nie nadaję do tego. Wszystko smakuje. Ja za bardzo kocham jedzenie. On smakuje jak z... Carrefoura. Na pewno nie z Lidla. Ja daję krakowskie buczek. A nie, dam właśnie krakowskie złoty, albo buczek. I dam złoty 69. Czy wiedzieliście, że w tym roku, to jest czwartek, przypada w ostatnią niedzielę lutego? Ostatnia niedziela lutego? To przecież tak, to jest czwartek. Ty mi powiedziałeś... nie działa. A Konrad dalej nie rozumie! Tak. Nagrałem. Dobra, mam nadzieję... Liczę sobie, czekaj. Mam nadzieję, że mamy mądrzejszych widzów niż my. A ostatnia niedziela lutego w tym roku to jest 29. To jest tłusty czwartek. Dokładnie. To wszystko jasne. Pachnie trochę. Polecałabym tego pączka. Jak spalona guma. Nie, ten pączek smakuje jak egzamin z rachunkowości. Czekałam na najgorszego pączka, żeby to powiedzieć. Paskudny jest. O nie. Nie, ale strasznie to dobre. Smakuje taki skerpa albo z żabki. Tym, ja nie wiem, czy ktoś przydaje tak mi jakby nie był wyciśnięty z tego tłuszczu w ogóle, no, nie? Dokładnie, taki, po prostu jakby... macałam go i już czułam po prostu ten tłuszcz. Jeszcze w takim starym tłuszczu po prostu smażony. Z frytkownicy. Tak. Smaka, tak. O fu, nie znam tego. To jest pączek robiony na oleju po frytkach. To jest pączek bez rączek.
Ale nie jest aż taki zły, żeby go nie zjeść całego. Lidl albo Carrefour. Ciekawostka, że kiedyś tam, dawno temu, jeszcze przed wiekami, ludzie jedli pączki ze skwarkami. Aby spalić jednego pączka wystarczy, że przez godzinę będziecie mieć okna. To jest ciekawostka. Albo przez godzinę 40 minut pisać na komputerze, na przykład pracę licencjacką. Tak. Wiecie co? Zdrowie, kochani. Zdrowie pięknych pań. Może w końcu przyjdą. A nie, no nie, nie powinniśmy tego. Powinniśmy chyba jakąś kawę, żeby sobie, nie, wiecie, węch czyścić. Ten też nie pachnie ładnie. Nie, on w ogóle też nie pachnie. Trochę pachnie, chyba, ale... że wącham talerz, a nie pompa. Ale może wezmę go do ręki. Teraz to już nie wiem, bo wyczerpałam moje złe opcje i zostały mi same dobre jakieś piekarnie i żabka. To będzie z żabki. Pachnie jak... O nie, po co ja sobie to z tym skojarzyłem? No pachnie jak niemyte włosy. On jest niedobry. Ale on teraz, ma teraz nie ma mało tego zjeść. On jest słony. Ale w nadzieniu ma te, jakby takie ziarenka. Czujecie to? Ta, ale czujecie to, że on jest słony? Ja myślę, że to będzie ta piekarnia taka. Bo on jest niedobry. On nie jest chemiczny. Mhm. Ale tak. No to nie jest żabki. Mm. Ej, zrobiliśmy reklamę starej pączkarni. Może jest Avitexu. Możemy sobie do niego. Nie, mi się wydaje, że żebyśmy zapłacili. No. Nie, wystarczy, że nam dadzą pączki w tłusty czwartek bez kolejki. A ja mam pytanie, który był najdroższy? Później się dowiesz. Aha, drugi. Ja myślę, że... chociaż nie wiem. Nie dałam w ogóle, jakieś dziwne. Jadam, że on jest z krakowskie wypieki i że kosztuje 6 zł. Tak to nie. Ale tak wszyscy trójkę, to musi być tak. Na zdrówko. Mogliście dać najlepsze na koniec. To ja sobie muszę pomagać. Nie takie. Bo to jest Fata Morgana. Jemy już? Mhm. W końcu? No nie, no to musisz... Najpierw jeszcze potem powiem. Dobra, jemy. Pączek się śmiesz. Ej, on też nie pachnie ładnie. Nie pachnie ładnie. I wiecie, czym on pachnie? On smakuje piwem. Piwem. On smakuje piwem. Ta marmolada smakuje jak piwo. Serio? Faktycznie troszkę, no. O nie, ja prowadzę, taki, nie mogę. Taki chmielu. Taki chmielu troszkę jest. Dobry. Fuuu. Ciasto jest takie średnie. Ale nie jest najlepsze. Jest takie twarde. Ale to też może być kwestia tego, że one nie są w pierwszej świeżości. No. No to, to żabka na 100%. Też tak czuję. Nie, myślę, że żabka by było bardziej chemiczne. Żabce są zawsze takie stare. Te produkty. No. Znaczy... Czuć tak, tym, wiem, tym mopem z żabki. Wyciskany. Ma nie ten. I tym tłuszczem, co tłuszczem z hot dogu. Ze sparówek spływa. O nie, na mocy. Na 100% żabka. To jest żaba. Żabia ile kosztuje? Ja dam, że Avitex. Ja dam, że to jest 6 Avitex, bo on, szczerze, ten pączek moim zdaniem w ogóle nie był chemiczny, tylko był taki nieudany. Jejku, w Austrii robią pączki z morelami. Z dżemem takim morelowym i one są tak dobre. Z Nutellą są doskonałe. I w Auchanie też można czasem dorwać takie właśnie różne te... Można dorwać różne smaki, na przykład z białą czekoladą, jakieś owoce leśne, takie rzeczy. Ale fajne, takie orientalne, nie? Ej, ale niech mi ktoś napisze w komentarzu, jaka jest różnica między marmoladą a różą, bo ja nie wiem. Wiesz, że nie musisz mi coraz zasłoniętej tej opaski na oczek? I ja nie mogę na was patrzeć. To co? Jak tam? A, mogę zasłonić. O, ten już ładnie pachnie. Ja się muszę zastanowić chwilę. Tak mi się wydaje. Nie. Mi śmierdzi. Miękki? Nie, właśnie twardy taki jest. Nie, no ale ściśnij sobie go.
Jest jaka sztuczne to nadzienie. Mm, paskudne. A i tak zjem całego. Ale ładnie pachnie, ten ładnie pachnie. No pachnie ładnie, jakiś ten aromat mu dali. Ale on ma konsystencję tego ciasta biszkoptowego. Nie? O kurczę. Tak? No. Ale on ma dziwny smak strasznie. Kojarzycie ten... Taki niepączkowy. Ten moment, jak jesteście na rynku rano i jeżdżą i tam czyszczą te plac, co nie? No. No, no to on właśnie jakimiś takimi chemikaliami z tego placu tak jedzie. A kojarzycie ten moment, jak jest taki świeży śnieg i depniecie na takiego świeży śnieg i wam, tak po prostu noga wam tak wejdzie w ten śnieg, nie? To tak się czuję, jak gryzę tego pączka. Nie, ostatecznie mi nie smakuje ten pączek. No, nie, ostatecznie. Taki średni. Ja bym chciała dać szansę wszystkim pączkom. Słuchajcie, wychodzi na to, że w ogóle nie jesteśmy fanami pączków. A weź nie narzekaj. Jak dostajesz za darmo, to jemy, nie? Kurde, ale coś się rozwaliło. A zjeść już? Mhm. O Jezu, nas chciałam jasność. Ale to nie będzie litr. Nie, to będzie Awitek, ja myślę, że... Nie, ja myślę, że żabka. Ja mi zostaje żaba, zamienię to, no. Ten zakrwiony nóż tam bardzo ładnie wygląda. To jest żaba, to jest 7 i to jest żaba. I on kosztował... A jeszcze moglibyśmy ocenić je w skali od 1 do pączka. Zależy... Zależy, czy wielosztuki, czy nie. Ej, wybierzcie sobie swój ulubiony pączek. Ulubiony i najgorszy. Nie, no, najlepszy, najlepszy, no to wiadomo. No, dzisiaj wszyscy w sumie jesteśmy... Ale wiecie, co będzie najśmieszniejsze? Jak to nie będzie stara pączkarnia, bo jesteśmy przekonani, ja jestem 100% pewna. A jak na przykład się okaże, że Ola się pomyliła. Ola się już śmieje za kamerą. Drugi był najlepszy, tamten, ze starej pączkarni. Mary! Ej, co to ma znaczyć? Ja ale ty nie wygrałaś, ej. No najlepsze dwójka, no ja też no, tak uważam. No, mój też najlepszy. Czyli stara pączkarnia. Tak mi się wydaje, że to stara pączkarnia. Ty też tak twierdzisz? Tak. Okej, okay, a najgorszy? Carrefour. Czwarty. Carrefour. Czwórka Carrefour. To jest ten, no. Okej, okay. Konrad też? Nie, ja myślę, że to Lidl. Że czwórka Lidl. Tak, że Lidl, ale no. Po prostu numer 4 był najgorszy. Że najgorszy. On był na takim starym oleju, po prostu... Tak. No z tych frytek z maka, okay. No. To numer pierwszy. Awitex. Dobrze! A ja dałem buczek. Pewnie szóstka była z buczką. No. Chyba wygram. Wujeczki, wy twierdzicie, że to była stara pączkarnia. Tak. Ta. Nie. Nie! Co ty mówisz? Ale ferment. Ale ferment zasiany. Nie, możliwe. Ale to pewnie krakowski buczek. Buczek? Buczek. Co ty mówisz? Nie gadaj, że to nie była stara pączkarnia. Trzy. Lidl. Jest, dobrze mam. Buczek. To ja mam tylko kupować to za ile? Ale za 69. Ja dałam tutaj za 69. Trójka Lidl? Tak, i dam no, ja złoty 69 kosztował. A jaką cenę daliście? Złoty 69, bo wiedziałam, że w Lidlu to zakupiłam. Ej, to wychodzi chyba na to, oszukała. Że... Ale nie, i tak bym dała tak tyle, bo to byli... Teoretycznie najlepszych sklepów pączkowych to będą najgorsze. No. No. Dobra. Ej, nie! Tak podejrzewam. Gotowi? Dobra, no, cztery. To ten. Dobra. No. Ach, to jest... No, nie! W ogóle muszę to powiedzieć. Stara pączkarnia. Nie wiedziałam! Co? To mówisz? Jest ze starej pączkarni. Ej, niemożliwe, nie ma takiej opcji. Pery złote. Paskudny był! Nie, serio? Ma takiej opcji. Nie. To jakiś tydzień temu go kupiłaś. Ale ty pan tak śmiał. Dzisiaj ciepłutki jeszcze był, jak go miałam w ręku. Ciepły? Tak. A to dlatego. Bo już go podgrzali, nie wiem, w mikrofalówce. Nie ma. Prosto z tego. Czekajcie, ja się muszę pozbierać. Nie, no dajcie mi chwilę. Niestety. Ile kosztowało? 4 zł. Ja dam 2 zł. Ile dajesz? Ja też dam 2 zł. 2,50. No to jest najbliższe. Dobra. Piąteczka. No. Załamałam się. Co daliście? Na krakowskie wypieki. Za 5 zł. Kona też? Też 5, no. Carrefour. Carrefour. Piątka? 2 zł. Carrefour piątka? Krakowskie wypieki. Ale to ja dałem Carrefour. To on był też taki niedobry. I dwójkę dałem. Ja dam krakowskie wypieki, bo myślałam, że właśnie jak będzie taka dobra, to będzie taki dobra cukiernia i że będzie drogi i że będzie paskudny. No. No tak, widać, nie miałam racji. Miałam Jezus do Maria. Szósteczka, jak skąd jest? No, skąd daliście? Z Lidla. Awiteksu, ale już był. Szóstka? Z żabki. Krakowska cukiernia. Czyli krakowskie wypieki. Krakowskie wypieki, no. Ja ile kosztował? 2,89. Ja mam 3,52 zł. Oni tam też robią hot dogi? Ile dałeś? Nie. Ile dałeś za szóstkę z semian na początku? I siódemka z żabki! Żabeczka. I ona kosztowała 2,50. Siódemka z żabki. Żaby. 2 zł. Nie, za to 53 punkty.
Ile macie punktów? Ja mam 5. Ja jestem absolutnie zażenowana. Ja mam 1 punkt. Ja mam 5! Gdzie jest moja korona? Gdzie jest królowa pączkary? Jestem pączkarą! Nie mamy korony. Nie mamy. Nowy trend możemy teraz będzie. Pączkara. Poczekaj, to będzie idealny na miniaturkę, słuchajcie. Nie przybliż się. Ja zamyśliłam się. Ja jestem absolutnie zażenowana tą pączkarnią. Ale ja nie wierzę w to. Jeszcze, to jest jakiś kamień. Ale nie, pączki. Pączki. Przecież, że jesteś królową pączku. To już by było na tyle z naszych pączkowych zmagań. Dajcie nam znać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony pączek i dlaczego to jestem ja. Wszystkie dziewczyny z Tonks. Ja mogę tylko jeszcze dodać, że to jest ustawione i oszustwo i to na pewno nie były pączki ze starej pączkarni. Idźcie sprawdzić w to kilometrowej kolejce. Były stare pączki ze starej pączkarni. To jakieś sprzed tygodnia. Nazwa adekwatna. Zapraszamy do zostawiania łapek w górę i subskrypcji na naszym kanale i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Machamy jak familia. Trzymajcie się grubo.